Mieszkańcy regionu głosują w wyborach parlamentarnych w Ełku. Wszystkie lokale wyborcze otwarte zostały punktualnie, bez żadnych zakłóceń. Przed niektórymi lokalami wyborcy ustawili się już przed godziną 7. Reporter Radia 5 zapytał pierwszego głosującego, dlaczego spełnia swój obywatelski obowiązek tak wcześnie. No, zazwyczaj zwykle chodzę właśnie wcześnie, ale tym razem mam pracę o 8:00 i dlatego tak wcześnie. Chcemy mieć wpływ na to, kto będzie nas reprezentował w Sejmie i Senacie, mówili Ełczanie, którzy już oddali swój głos. No bo warto. No niestety nie będziemy głosować, to będziemy żyli tak, jak żyjemy dotychczas, nie? Będzie źle, bezrobocie. No może coś wywalczymy. Jeżeli chcemy jakichś zmian, to trzeba głosować. Tyle chcieliśmy demokracji, to jest nasze demokratyczne i prawo, i obowiązek. Poprawić sobie byt. Żeby poprawić byt, żeby lepiej w Polsce się działo. No zobaczymy, mam nie wiadomo jak coś nie. Ty, którzy może których coś żeśmy coś wybrali, dla rencistów, no, emerytów coś się. No może pomogą. Coś tam kapnie. Mój obowiązek patriotyczny. Przez tyle lat głosowałem i głosuję. Zawsze. Każdy głos ma znaczenie, wiadomo. Każdy sobie pomyśli, że nie idę głosować, po co mi to, ja nie pójdę, tam nie będzie żadnego problemu, jeden głos nic nie zmieni, a na najgorsze, że myśli tak pan połowa Polaków. No i to jest słabe trochę, bo się nie oszukujmy, można sporo zmienić. Każdy niech głosuje na to, co uważa za słuszne, ja tam nie będę moralizował i nic w tym stylu robił, no bo każdy ma własny rozum. Udając się do lokalu wyborczego, powinniśmy mieć przy sobie ważny dokument ze zdjęciem, dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Aby oddać ważny głos, należy w kratce po lewej stronie obok nazwiska kandydata postawić znak X. Głosowanie potrwa do 21:00.